Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgier Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś rozmawiamy o tym, że Kaczyński próbuje podpalić Polskę. A tak naprawdę Zżyna z Tuska, czyli pamięta o tym, że przegrał wybory przez dwa marsze Tuska: marsz z 4 czerwca 2023 roku. I z 1 października 2023, te dwa marsze, szczególnie ten drugi, który w sposób kompromitujący PiS próbował bagatelizować i mówić o marszu, w którym wzięło udział pewnie około półtora miliona ludzi, próbował robić z tego marszu marsz 60 tysięcy ludzi. To po prostu było śmieszne i pokazało tak naprawdę słabość. Pisu, słabość tamtego rządu. Kaczyński widzi swoje szanse w grożeniu Tuskowi, w próbie zastraszenia ludzi, którzy dziś sprawują władzę w Polsce pod hasłem, że my was wszystkich wsadzimy do więzienia, że ten moment, w którym wrócimy do władzy, jest bliski. To jest raz i dwa. Drodzy Państwo, moment, w którym oni tak jakby chcą zastraszyć i spróbować wzbudzić jakieś emocje w tłumie. Temu ma służyć ten marsz 10 maja. Natomiast dla mnie, Tomku, to jest trochę, jest taki żart, który już pewnie ze dwa, trzy razy opowiedziałem na tym kanale, no ale ponieważ to tysiące filmów, to powtórzę jeszcze raz, jak to żydowskie małżeństwo... Dostało zaproszenie. Mąż dostał zaproszenie do bogaczy, do Rothschildów i opowiada potem żonie Sarze, jak to tam było. I że ta dostał taką babkę, która była po prostu niebo w gębie, ciasto. No to żona mówi: To daj, niech ona ci daje przepis. To... Roszyldowa, to ja wezmę i ugotuję ci w domu, upiekę ci w domu takie same ciasto. On wziął przepis, dostał go, no i żona patrzy: że zamiast 12 jajek dała 6, no bo 12 to za dużo, zamiast białej mąki czarne, zamiast czegoś tam, czegoś takie zamienniki po prostu co i róż to tańsze i mniej. I na samym końcu wyszedł wyszła jakaś taka paciaja, i było tfu, jak ci bogacze mogły jeść takie świstwo. I tak samo jest, Tomku, moim zdaniem, jeżeli bierzemy Tuska i zamieniamy go na Jarosława Kaczyńskiego, bo niby to, drodzy Państwo, tylko, albo niektórzy powiedzą, prawie tam 8-9 lat różnicy, ale tak naprawdę to jest różnica mentalna. Jarosław Katynów. Inny poziom intelektualny, mentalny, a poza tym inny. On jest starcem, on jest po prostu takim mentalnym inny, starcem. Inny elektorat. Inny elektorat. No, przykre mówić, mam to w nosie, jak nas ocenią, no, porównanie Kmiotów do Kremu. Rzeczywiście, byliśmy na tych marszach, pamiętasz, zrobiły na nas wielkie wrażenie. I, i, i pierwszy marsz w Warszawie, i drugi. Na Kaczyńskim, na jego ludziach też to robi olbrzymie wrażenie. Tak. Natomiast tutaj mm, różnica jest taka. Donald Tusk, jak zwołuje czy zwoła marsz, y, to tutaj większość ludzi przyjeżdża sama. Nie trzeba ich zwolić autokarami, nie trzeba im dawać jakichś tam dniówek. Y, no i ci ludzie w ogóle inaczej funkcjonują. Tych ludzi po pierwsze jest więcej. Jeżeli y da się tych ludzi przekonać i zmobilizować, to widzicie Państwo, to są olbrzymie tłumy. Bardzo ważni są warszawiacy, bo to jednak ten marsz odbywa się w Warszawie i ludzie z Warszawy <głos》> idą tłumnie i zapewniają również, również um, frekwencje. Oczywiście ludzie z całej Polski przyjeżdżają, Ja widziałem. Um, no ludzie prywatnymi samochodami, parkingi, parkingi były, były pełne samochodów. Ludzie zrzucali się sami, zrzucali się na autokary, wiedzieliśmy o tym wspaniała atmosfera, ludzie mili, pomocni. Wiecie Państwo, że tam nie było podczas tego marszu jakichś negatywów. Nie było wrzasków na Kaczyńskiego, nie było wrzasków y, jakichś wychodzających PiS. Po prostu ludzie spokojnie szli. To, tak to wyglądało. Była taka sytuacja, pamiętam jak żeśmy y, szli w kierunku placu na rozdrożu, y, byli policjanci, i, i, i ktoś z tłumu usiłował do tych policjantów w jaki sposób się źle odezwać. To ludzie go sami zgasili, żeby, żeby, że nie chcą prowokacji. Także jest to znaczna różnica. No, Kaczyński, zobaczcie, co robił z rolnikami. To no Kaczyński inspirował, inspirował te protesty rolnicze, między innymi. Nie obraźcie się na mnie, panowie rolnicy, ale sami już się zorientowali, szczególnie mówię o młodych ludziach. Byliście źli, że się. Przyłączają te stare wygi, które, które chciały na tym coś ugrać. Jak widzicie Państwo, to jest Kaczyński marzy najchętniej, żeby jeszcze były ofiary. Żeby to, my mówiliśmy kiedyś i żeśmy rzeczywiście go przestrzegali, bo pamięta, pamiętacie Państwo, jak działała policja i co działo się, mówiliśmy mu, żeby ktoś mu rzeczywiście na drzwiach nie poniósł, kogoś na, y, Miski, na Mickiewicza czy na Nowogejsku. Przepraszam, na Nowogrodzku. ja się zawsze mylę. Y, I on ma przed oczami ten obraz, tylko że naprawdę nam zależy, żeby nikt nie zginął. I, bo to by była okropna tragedia. Każde polskie życie jest niezwykle istotne, każdy człowiek, każde życie jest istotne. A Kaczyński by tego chciał. Ja, on już widzi, jaki był motor napędowy tego wszystkiego. Mają trupa, przedłużają jakąś tą religię, widzicie Państwo, bo religia smoleńska mu, no mówię, brzydko się wyciera i się kończy. Potrzeba nowych bohaterów, nowych trupów. No, no, nie wyszedł mu bohater Kamiński z rurą w nosie na razie nakarmiony, czy, czy wąsi, który, jak widzicie Państwo, no głodował, więc widać po nim, jaki, jaki wyszedł w więzieniu i więźniowie polityczni, którzy przesiedzieli tam, nie wiem, ile oni siedzieli kilka, na, kilka dni, no tak to, tak to wyglądało. Mówiąc po prostu w cieplarnianych warunkach, przy codziennych odwiedzających tłumach i, 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 i przy, tych, przy tych wszystkich, tak powiem, no, jedyny problem, że w alkoholu to chodzi o Kamińskiego. Natomiast z tego nie dało rady zrobi, zrobić tutaj e, jakichś męczenników. Bo oni nie chcą być męczennikami. Nie, nie. I no. Kaczyński teraz potrzebuje męczenników, potrzebuje ludzi. Chce sprowokować policję, żeby działała bardzo radykalnie. Ja naprawdę należy się przyjrzeć tym wszystkim działaniom, które oni przypisywali policji na tych protestach rolników pod Sejmem. To wyglądało bardzo słabo oczywiście zobaczcie też na zachowanie części posłów z spisu i, i, i jak, to, jak, jak to wszystko tam, tam przebiegało. Szanowni państwo Kaczyński rozumie, że zaciska się pętla. Kaczyński jedyną jego szansą jest to, żeby były tłumy, żeby tłumy go chroniły. Zobaczcie dlaczego zmienił datę. On zmienił datę z hmm, 18, i w ogóle tutaj to miał być, miał być jeszcze inny marsz, miał być związków zawodowych, i on zmienił e, datę z 18 na 10. Kaczyński ma coraz większy problem z każdą miesiączką smoleńską. On tam musi być. Teraz ma, ma kłopot, ponieważ już y, no jest y, skierowana sprawa do prokuratury o popełnienie przestępstwa, bo ten winiec kosztował ponad 800 zł. I gratuluję Janku dobrze, że, że, że podrzuciłeś ten, ten, ten prosty, prosty pomysł, żeby jednak te winice były droższe, tak, to bardzo dobrze, bo to już jest przestępstwo, i Kaczyński, a Kaczyński musi tam być. A teraz jak będzie w umie? I ten tłum skręci powiedzmy w kierunku pomnika smoleńskiego, to on znowu jako trybun ludowy pójdzie tam i będzie miał w nosie policję, będzie miał w nosie wszystkich. On dalej y, dla tego swojego ego, gnoma, będzie mógł robić tak jak zwykle, bo na kolejnym miesięcznicy już tak robić nie będzie, bo mm, no, też słyszę od różnych ludzi, słyszę od Biewiórek, że tutaj już mu nikt nie będzie pozwalał na takie harce. Teraz pewnie mu się coś uda. W tłumie ludzi spodziewam się, że każdy odpowiedzialny dowódca policji nie będzie powodował jakiejś eskalacji po to, żeby uniemożliwić Kaczyńskiemu jakieś działania, nawet przestępcze, przy tym pomniku. To, to nie więcej. No ja m, oczywiście nie, nie, nie chcę pouczać dowódców, ale wiadomo, że więcej będą oddzielali te grupy demonstrantów, które mogłyby ze sobą się ścierać. Jest to naturalne, jest to ABC, ABC tych, 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 tych działań. Kaczyński będzie szczęśliwy. Natomiast czy to przyniesie jakiś efekt? Szanowni Państwo, przyjdzie leśniczy i zrobi porządek leśniczym jest pan minister Bodnar. I to się dzieje. I Kaczyński spodziewam się, że będzie miał dużo innych zajęć, a nie podpalanie Polski. Ktoś mu tę zapalniczkę zabierze. Na tym to się wszystko skończy. Natomiast to, co robi, jest niewątpliwie niebezpieczne. Zacznijmy teraz od planu. Jarosław Kaczyński nie chce siedzieć czterech lat w opozycji. Zostaje ponad 3 lata, dziewięć miesięcy do kolejnych wyborów. On będzie destabilizował scenę polityczną. Bardzo dużo sobie obiecuje po jesiennych wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jest przekonany, że Trump wróci do władzy. I że Trump y, spróbuje pomóc jemu, Jarosławowi Kaczyńskiemu, w powrocie do władzy. To jest ten plan, którym Jarosław Kaczyński karmi najbliższych swoich współpracowników, że wszystko to, co teraz robią, te kolejne marsze to jest tylko rozgrzewka. Jest znowu jest euforia, ponieważ Jarosław Kaczyński y, to jest osobowość y, dwubiegunowa w tej chwili. Czyli ma, y, drodzy państwo, y, y, takie. Stany euforyczne od momentu tego, że jestem niezwyciężony. Teraz jestem niezwyciężony. Teraz, szanowni państwo, jeżeli nastąpi jakaś seria niepowodzeń, seria zatrzymań, może wpaść po prostu w melancholię, depresję. Jeżeli się okaże, że jeszcze ktoś znowu zacznie zeznawać, wyjdą jakieś straszne rzeczy, to, drodzy państwo, Jarosław Kaczyński, no, krótko mówiąc, może z tej euforii to. To, to, to nie, ma, nie, ma, nie ma reguły. Ja miałem, wiecie Państwo, szefa, który funkcjonował według tych samych zasad. I pamiętam, mówię o Marku Królów, Tygodniku Wprost, Pamiętam takiego jednego kolegę, któremu się wydawało, że odnalazł złoty środek. To znaczy, był takim ukochanym kierownikiem. Nowym kierownikiem Marka Króla, i przez ileś kolegów wchodził do starszych szefów i mówił: Zobaczcie, to nieprawda, Marek jest cudowny. Ma z Markiem I można po prostu współpracować. I Marek go tam podnosił. Taki Kukis, rozumiem tego. Pokazywał go jako wzór dla innych redaktorów, aż pewnego dnia on przyszedł. I nic z tego, nic gruchy, nic z pietruchy po prostu został najgorszym po prostu darmo zjadem, wydrwi groszem, człowiekiem, który po prostu kradnie markawi pieniądze, etc. I on nie rozumiał, że wszyscy go przed tym przestrzegali, że ten moment jest nieunikniony, a jemu się po prostu wydawało. I drodzy Państwo, to jest trochę też tak z Jarosławem. Nie do końca wiadomo, oczywiście czynniki zewnętrzne grają tutaj rolę, Naprawdę, wszyscy mówią, no, ale przecież, tak naprawdę Jarosław Kaczyński wypadł jeszcze gorzej niż wypadł w wyborach 15 października. Tak, ale liczy się oczekiwania i wszyscy oczekiwali, on oczekiwał, my oczekiwaliśmy, że ten spadek będzie wyraźny. I chodzi o to, że ten stosunkowo niewielki spadek od, 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 oddanych na, na, na głos, na PIS głosów, on uznał za sukces. To znaczy, że jeżeli po wyłączeniu propagandy, ta propaganda jeszcze działa, fantomowa, ona działa, dlatego, że niestety do TVP wpuszczono dyletantów, którzy od, no, nie potrafią po prostu... Drodzy Państwo, to jest prawda. To jest... To jest nasze. Znaczy te materiały są oczywiście robione na niepo, nieporównywalnie wiek, lepszym, większym poziomie, w ogóle jakimkolwiek poziomie dziennikarskim. Natomiast to nie jest telewizja publiczna która jest adresowana do ludzi, którzy byli poddawani przez ostatnie 8 lat praniu mózgu. Tu po prostu trzeba dokonać odprania mózgu i to jest ta rzecz, która niestety nie następuje. Trzeba dokładnie, tak jak łopatologicznie Jarosław Kaczyński robił Niemca i zdrajcę z Tuska, tak trzeba łopatologicznie pokazać, że jest kłamcą Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Antoni Macierewicz, że nie było zamachu, że panowie wymyślili zamach, wyssali go z brudnego palucha i po prostu drął w sposób obrzydliwy, w taki sposób, no, no taki naprawdę z pogardą dla tego Polaka, że on jest tak ciemny, jak ta tabaka w kącie, że ją się nie zorientuje, że Jarosław go po prostu ma gdzieś i tylko chce, potrzebuje po prostu zaktywizować. To jest tak, jak Jarosław, przepraszam, za określenie. Dyma rolników. On to robi w ten sposób, że zobaczcie, rolnikom spuścił konkurencję na głowę z Ukrainy, rolnikom wymyślił, bo przecież to są słowa pana Janusza Wojciechowskiego, ministra rolnictwa Unii Europejskiej, czyli komisarza z wskazanego przez PiS, który nazywał Zielony Ład pomysłem nie tyle Unii Europejskiej, co Prawa i Sprawiedliwości, który Unia Europejska wzięła właśnie od PiSu i zaczęła wdrażać. Czyli te dwa wielkie problemy, z którymi dziś walczy polski rolnik, czyli ten zalew tanich produktów z Ukrainy plus zielony ład, który miejscami jest naprawdę absurdalny, no to to są produkty PiSu. A co robi ten rolnik? Tutaj świetna, szanowni państwo, tyrada Donalda Tuska, który można powiedzieć spałował rolnika, który drodzy państwo przyszedł tam na niego może może możemy złe powiedzenie wybatorzy to tak bardziej ładnie po prostu go tak kulturalnie w sposób kulturalny pokazał że facet no nie wie o czym mówi że przychodzi protestować krytycznie argumentacyjnie nie było co zbierać. to nie po prostu, zbierać trzeba można sobie przesłuchać to chodziło o wskazanie tego, no gdzieś chłopie był, zarządów PiSu, kiedy ja w czerwcu 2022 roku protestowałem przeciwko wpuszczaniu zboża i innych produktów z Ukrainy, bez żadnej gwarancji, że one nie zostaną w Polsce. Gdzie ty byłeś? Gdzie protestowałeś? Ja, mniej więcej tak upraszczam, ale Tusk mówi, ja zostawałem ruskim agentem, bo tak. mi przypisywano bycie, u, 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 używanie rosyjskiej retoryki, a gdzie żeście protestowali? Kowalczyka, żeby... I protestowali tak. właśnie... protestowali tak właśnie przeciwko temu e, ładowi zielonemu, kiedy, e, kiedy Janusz Wojciechowski mówił, że to jest pomysł PIS. I to się nie udało, ale ten pomysł Kaczyńskiego, szanowni państwo, tu trzeba uważać na prowokację. Powiem państwu, e, niestety to widać było po tych wyborach 7 kwietnia, że temperatura w polskiej polityce po prostu spadła. I Jarosław Kaczyński to jest tak trochę, próbuje ożywić, próbuje coś wykrzesać, jakąś, jakieś emocje, żeby tak naprawdę te jego marsze, one nigdy nie były specjalnie liczne, no ale tam są emocje jak na grzybobraniu. No Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem, który... Jest nakręcony, żeby. Powiem Państwu, byliśmy na tych marszach obu z Tomkiem. Tam wrażenie. Tam była autentyczna atmosfera, tam naprawdę o coś chodziło. Jarosław Kaczyński, tak naprawdę, to, to jest taka trochę pańszczyzna. Tam po prostu nie ma. Przychodzimy, odbędnimy jakieś takie sztampowe. Tu nie ma, nie ma tego musu. Ta jego grupa ludzi, która, którą on prowadzi z powrotem do koryta władzy, ona sama jest jeszcze cały czas na nażarta, jeszcze nie schudła, jeszcze nie jest zdesperowana, jeszcze ma dużo pieniędzy na kontach. Niestety, szanowni państwo, jeszcze jest dużo pisiorów na stanowiskach, My tu musimy taki apel zrobić. Szanowni Państwo, ja tutaj podyktuję teraz. Właczajcie, pokazujcie, prawo. Tak, chodzi o to, żebyście tak. Dwa, dwa rodzaje. Poprosimy o dwa rodzaje informacji. Gdzie są jeszcze pisowcy, których nie wyrzucono z roboty, którzy dostali te, to, te prace tylko i wyłącznie dlatego, w których są w spółkach Skarbu Państwa, w urzędach. Tylko i wyłącznie po linii politycznej nie są kompetentni i jeszcze się ich nie wywala. Prosimy o takich ludzi. Ja dziś umieściłem na Twitterze taki wpis, ponieważ właśnie jeden z naszych widzów. Napisał do mnie, zwrócił uwagę, że Bartłomiej Litwinczuk, adwokat Ziobry, ma się znakomicie. Członek zarządu PZU Życie i dyrektor w PZU z uśmiechem codziennie przychodzi do pracy. Jest wyluzowany i najwyraźniej nowa władza o nim zapomniała. Szanowni Państwo, e i o takich, o takich panów, których nowa władza zapomniała, to byśmy poprosili. Nowemu prezesowi PZT-u przypominamy, że pracuje u niego zatrudniona w zamian za kwity napis przez Daniela Bajtka pani Aleksandra Dołchan-Nisztor, żona propagandisty Piotra Nisztora i uwaga, ta, ta, tata Piotra Nisztora Zdzisław Nisztor. To są polityczne nominacje, to, są, to jest kasa przyznawana e, tym ludziom tylko i wyłącznie z powodu koneksji. Tego nie powinno być, szanowni państwo, e, nie powinno być tak, że ludzie e, dostali, e, często w ogóle stanowiska dla nich specjalnie tworzono. E, trzeba sprawdzać, wiecie państwo, kiedy ja, ja tu przypominam tą historię, e, szczególnie kiedy e, Bogusław Chrabota, Muszę to powiedzieć, naczelny redaktor Rzeczpospolitej zwrócił się do naszego wspólnego kolegi z prośbą, abym się od niego odwalił. Nie wypomin... Przestał mu wypominać po prostu działanie na rzecz PiSu, bo inaczej będzie musiał użyć swoich wpływów i mnie tak, i rzucić na mnie bombę atumową. No Więc ja po raz kolejny przypomnę, wiecie Państwo, że kiedy w spółce Skarbu Państwa prawdopodobnie w to był 2005 lub 2006 rok, zatrudniono żonę wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego, no to przetrwała sobie to, to, to na, na tym stanowisku do 2013 roku. Nikt tej kobiety nie ruszał. Ale ja powiem Państwu, że jak się przyjrzałem, to po prostu no, pani zarabiała naprawdę gigantyczne pieniądze. To była kwota rzędu tam około 10 tysięcy brutto. No, pamiętam, że to było kilkanaście tysięcy złotych ubruttowione w każdym razie. Taki jakiś to była kwota. To naprawdę były, ponad to było 11 lat temu, to była gigantyczna kwota pieniędzy, zupełnie nieadekwatna do pracy, którą dostawała spółka. I tak jest z tymi politycznymi nominacjami. Po prostu ludzie trafiają, czas, oni są czasami mili, sympatyczni, natomiast w większości wypadków jest to po prostu kasa, która nie ma żadnego uzasadnienia. Zresztą w, tej, w tejże rzepie siedział też, nie wiem do kiedy, ale od 2000, bodajże 6 roku na 12 tysiącach miesięcznie jako doradca zarządu i to jest najlepsze doradca zarządu do spraw, jak tam się wykazało, że on miał doradzać, jeżeli chodzi o rozmowy z właścicielem, więc wiecie Państwo, ja po prostu pomysł, pomysł. Tamku, załóżmy, że jesteś właścicielem jakiejś spółki i twój prezes zatrudnia sobie doradcę do spraw rozmów z tobą za twoje pieniądze. No ja nie wiem, ja bym się nie ucieszył. Tym... Zatrudniałem przeszło tysiąc osób. Miałem około 60-70 ludzi kadry kierowniczej. Na taki pomysł mi nie wpadł. Ale to wiesz, to to, to coś innego, jak jak tutaj musisz naprawdę liczyć pieniądze. <noise> I, i, i takich rzeczy się nie robi. A przecież. To tam funkcjonował inny układ wisianek. Do tej pory masz z tym problemy, że podziękowałeś tylu tym tuzom yy, dziennikarstwa, którzy tam yy, mieli paśni. Między innymi. Czy znaczy nie, to właśnie. to muszę... między innymi z innymi znaczy A nie, ale nie, akurat strotylował wcześniej ktoś tego. No, natomiast muszę, muszę wszystkich wyprowadzić z błędu. Na przykład yy, yy, to jest tak, że kiedy ja wszedłem, to akurat był, był został już wyrzucony przez pana Grzegorza Hajdarowicza, więc to niestety nie, była, nie było mi dane. Bardzo bym chciał, ale nie było to mi dane. Natomiast muszę wszystkich rozczarować, oni się sami wyrzucili na mój widok. To była, pan Grzegorz Hajdarowicz się uhahał wtedy, mówiąc o tym, że moja sława jest nawet większa niż przypuszczał, bo ja nie likwiduję koszty, po prostu na mój widok koszty się same likwidują. To jest, szanowni państwo, po prostu ja wchodzę, pojawiam się, a koszty po prostu uciekają. I pod tym względem to rzeczywiście była duża zabawa. Ja osobiście, jeżeli chodzi o starą ekipę, uważam, że zwolniłem tylko i wyłącznie pana Krzysztofa Feze i to dyscyplinarnie, nie odwołał się za to, że będąc etatowym pracownikiem, czyli człowiekiem, który jest zatrudniony do wyrobienia konkretnych rzeczy, jak w fabryce, najpierw mi powiedział, że mi wyśle tekst za parę godzin, po czym zadzwonił i powiedział, że przemyślał sprawę, jednak nie podoba mu się moja nominacja i mi nie wyśle tekstu. Więc no. ja go zaprosiłem, żeby przedyskutować jego przyszłość w firmie. No, i jak przeszedł, to dostał dyscyplinarkę, no bo o czym to dyskutować. Skoro facet ma etat i nie uznaje, że może nie wysłać tekstu, za który ma zapłacone, no to chodzi mi w ogóle 52, nie jest to 52 godzina, 52. Nie, no to się, godzina, się to jest artykuł, to jest ten artykuł 52 chodzi mi po głowie. Ja nie, mam, ja, nie mam, ja nie mam, ja nie miałem z tym nigdy, szanowni państwo, problemu. Pamiętam, miałem też jakiegoś człowieka, który zatrudniał ludzi. W taki sposób, że ja potem pamiętam, prze, 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 przepytałem pracownika w taju i okazało się, że on płacił mu za godzinę 250, ale facet musiał e, odpalać działkę za to, bo sam dostawał z tego, e, on był bardzo dobrym, pamiętam, montażystą, sam dostawał bodajże 150 za godzinę, a stuwa była bokiem. No Więc ja z nim podpisałem umowę na stówę, od tego faceta wziąłem oświadczenie, gdzie, dokumenty i tak dalej. Wyzywałem tamtego pana i powiedziałem, są dwie wersje. Albo 50 tak? albo albo pięć, albo dwójkę i doniesienie do prokuratury, albo podpisujemy sobie porozumienie stron. I pan sobie stąd idzie. Już tak się dziać nie będzie, bo po prostu nie. To no prosta historia. Pan przeczytał, doszedł do wniosku, że 50 dwójka obroni w sądzie i sobie podpisał i se poszedł. Najbardziej mnie zabawi, że jak mnie wtedy ja, z której dostałem 50 dwójkę, z której się TVP wycofało, tylko ja dostałem, drodzy państwo, na osobiste życzenie Jarosława Kaczyńskiego to był mój wkład w krzewienie informacji w Polsce i w uczciwe, rzetelne ocenianie prawa i sprawiedliwości. Ja myślę, szanowni państwo, że gdyby Jarosław wiedział, ile myśmy rzeczy fajnych tam zrobili, to to, to on by kazał mi wymyślić nie tylko pięćdziesiątkę, dwójkę. Natomiast wracając, bo mówimy o Jarosławie Kaczyńskim i właśnie tych jego... Żonka, marzenia. Tak, trzeba, trzeba przede wszystkim, i tutaj jest apel, do Borysa Budki, do pana Donalda Tuska. Panie Donaldzie, do nas ludzie piszą, żeby. Panie premierze, może tak, to że panie Donaldzie to zbyt familijnie. Do nas ludzie piszą, żeby pan w kancelarii premiera przewietrzył, że nie może być pan tych samych ludzi, których zatrudniał Morawiecki i to nie chodzi, tu chodzi po prostu o bezpieczeństwo. Ludzie się martwią. Że tam jest po prostu tabun ludzi. Ja podejrzewam, że wy macie, no bo jesteście zbyt dużymi zawodowcami, żeby nie mieć świadomości tego. Ja podejrzewam, że ci ludzie są po prostu na jakichś dziwnych umowach, w których pewnie nie można ich od razu wykopać i pewnie dlatego tam są, jeszcze tam są. Ale w każdym razie uczulamy. Nie ma czegoś takiego, jak pisowiec, który się nawrócił. W sensie z tych, tych, którzy tam siedzieli. Taki pisowiec będzie tylko i wyłącznie udawał, i, a tam będzie meldował i mówił, że cierpi, po prostu, i kapował, i wynosił informacje. Tak to niestety bywa. Musimy od razu zwracać uwagę. I chodzi. O to, że pozbycie się ich, wyrzucenie ich z, Polski, z, tych, z tej roboty sprawi, że Jarosłowi Kaczyńskiemu będzie trudniej znaleźć ludzi do pracy przy eurowyborach. To jest proste. To prawda. To jest jasne, że w tej chwili, jeżeli będą te ruchy kadrowe, i szczególnie poza Warszawą na prowincji zobaczą, zobaczą młodzi ludzie, że mają możliwość chociażby, Aspirować do tych różnych stanowisk, to na pewno bardzo pozytywnie wpłynie, wpłynie na, na, na te wszystkie środowiska, które, które no, przestają wierzyć. Przestają wierzyć w to, że ktokolwiek będzie rozliczony i że zawsze tutaj będzie nepotyzm, zawsze będzie się działo w. Taki sposób. Kaczyński jest tak, ma tak, tak, jak mówi, mówi Janek, on, on funkcjonuje w takiej sinusoidzie. Rzeczywiście, od euforii do, do, do strachu wycia i, i, i do tego, że, że wszyscy są najgorsi go zdradzili. Rzeczywiście, tak jak sprawdźcie sobie Państwo, do, 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 dowiecie się tego. Kaczyński bardzo się obawia tego zadawania pytań. Tak jak to, to samo było w stolowej woli. Obawia się tego, że. Usłyszy rzeczy, które dla niego są no, straszne. Boi się pytań o orientację seksualną i dlaczego, dlaczego e, w taki sposób e, stworzył taką atmosferę i tak się zachował do, do e, społeczności LGBT, dlaczego tych ludzi tak dręczył. I boi się pytań o, o Smoleńsk, o rozmowę z bratem. To są dwie rzeczy, których się boi najbardziej. Mi ja apeluję, pytajcie go o to. Pytajcie go o to. E, a on będzie reagował tak jak zwykle. To nie chodzi o to, żebyśmy państwa namawiali do jeżdżenia patykiem czy prętem po pokładce. Po on nam robi piekło. Tyle czasu. Jeden mały gnom nam robi piekło. W związku z czym odpowiadajmy mu tym wszystkim. Tu nie ma żadnej konsolidacji, tu nie ma e, żadnej m, odpowiedzialności za losy Polski. To jest tylko parcie do. Osobistych sukcesów do, osobi do władzy, bo on nie widzi życia, jeżeli nie będzie władcą Polski. Bo on nie da rady. To ma takie hobby, że on musi być władcą Polski, bo wtedy musi tylko dobrze żyje. A jak nie, to, to są wszyscy winni i koniec. My na to nie możemy pozwolić. Jego miejsce jest winnymi zupełnie. Szanowni Państwo, ja Jarosław Kaczyński będzie szukał prowokacji. Tutaj oczywiście też jest duża rola służb, to ma, musi być coś. On ma doradców. To są ludzie związani z wywiadem z lat 80., ale cywilnym wywiadem, nie wojskowym. Znaczy, być może znaczy na pewno to wiemy też, że tam też ma, ale to jest taka konkretna. Osoba, o której kiedyś mówiliśmy, że co jakiś czas było widać ślady jej intelektu na wąsiku i kamieńskim. To było tak jak. No, panu nie wymieniono nazwiska, już teraz mamy cię. Tak, tak, mamy, znaleźliśmy. Znaleźliśmy, znaleźliśmy pana. Znamy twoje szczucie i Twoją koncepcję odnośnie tego, żeby między innymi przyłączyć mnie do gangu przybierańców, żeby tak. to zrobić. Ja się z tego nie odkleję. Mamy Cię. To jest, w każdym, w każdym razie, to są ludzie, którzy doradzają Kaczyńskiemu. To jest taka pożyczona inteligencja. Ja Państwu powiem, w czym jest problem z taką inteligencją. To jest tak, że mm, było kiedyś taki turniej e, szachowy. Jak się gra, szachiści grają, juniorzy, seniorzy, to grają e, pięciu mężczyzn i jedna kobieta. W takich zestawach się gra na, na lidze, czyli są szachownice kobiece i pięć męskich. I na, grała słabsza drużyna z zachodu Polski, trenowana przez białoruskiego arcymistrza, obecnie już Polaka naturalizowanego, ale wtedy jeszcze na białoruskim paszporcie i grał z mistrzem, grała pierwsza kategoria, uzyskała świetną pozycję, praktycznie wygraną, no i for, miał forsowną wygraną. Grał białymi przeciwko bardzo agresywnemu ustawieniu czarnych, ale to takiemu, właśnie, w którym można szybko przegrać. System Drakona, wariant, tak zwany wariant Smoczy. No i jak on wstał, no to nasz kolega, trener białoruski zastosował bardzo niefajną rzecz, czyli podpowiedział mu ruch wygrywający. On usiadł, wykonał go i chciał wstać od szachownicy, żeby dowiedzieć się, co dalej, jak on tam pewnie odpowie, ale mistrz Czesław, który tam grał, odpowiedział natychmiast. I zrobił się, drodzy państwo, problem, bo ten został sam na sam z zawodnikiem, i z pozycją, której kompletnie nie rozumiał. I tak samo jest z tymi radami dobrymi od pana, nazwijmy go Z, który. Daje czasami rady, tylko że ludzie, którym je daje, kompletnie tych rad nie rozumieją. I kiedy następuje zwrotka, że nie mogą do niego zadzwonić i nie mogą, i muszą e, podjąć jakieś tam działania. Ad hoc, od razu wykonać jakieś kolejne, coś zadecydować, same tutaj pomocy znikąd, i wtedy to się wszystko sypie. bo to... Tylko nie mają już tych środków do wykonania, które mieli wtedy, kiedy raz Tak, nie, no to jest. Chodzi mi nam tylko o to, że trzeba uważać, bo to będą ludzie, którzy będą doradzać, w jaki sposób wywołać jakąś prowokację. Yy, czyli yy, prób, najlepiej, no, pobicie kogoś, ofiara, strata oka. Coś takiego, co wzburzy ludzi, co by mogło posłużyć za e, taki powód dla narodu do oburzenia. Kolejną re religię, którą prowadzi się Taka, to Jarosław Kaczyński, więc ostrzegamy. Trzeba na to uważać. Trzeba uważać, jak to powiedzieć, trzeba się strzec prowokatorów. Oni będą szukali, dlatego, że generalnie Jarosław Kaczyński, na razie tymi, na razie tymi procesami, protestami Jarosława Kaczyńskiego nie interesuje się nawet poza takimiś naprawdę tymi ludźmi, którym on tam płaci, żeby oni tam przyjechali, na te marsze, poza tym takim korelektoratem, poza tymi, którzy biorą od niego pieniądze, to reszta ma naprawdę wyrąbane na to. Tutaj niestety obie strony mają problem z mobilizacją. Z tym, że całe szczęście władzę trzyma nasza jasna strona mocy, a nie oni. W związku z tym to oni mają problem, bo to oni muszą wykrzesać z siebie ten, ten entuzjazm. Szanowni Państwo. Tym razem polecę historię na weekend magazyn, którego jesteśmy, drodzy państwo, wydawcami jako instytut zarządzania informacją, którego jesteśmy, drodzy państwo, ja jestem, przepraszam, autorem Tomka namawiam, ale teraz, jak skoro się nie udało go namówić, jak był zdrowy, to jak teraz jest, to już pewnie nie Ten, żeby że pierwszy napiszę, Napisze znowu się skończy, tak jak, te, jak pisałem o jolcie Prezydencie, ale na szczęście nie ma inne, inne. To... Nie, ale myślałem, jest, myślałem, że na przykład mówisz na Napisać, jak twój tata ognia złapał. to tam, to tam to... Proszę bardzo, jeszcze inne chyba bardzo to... chętnie. Tak. No właśnie. E... Historia na weekend: 400 lat wojny o Ukrainę. To Kijów, a nie Moskwa, jest kolebką cywilizacji prawosławnej. I druga rzecz, tak z takich rzeczy, które to jest druga rzecz z tych tekstów, które polecam, że nie jedyny zresztą. Erotoman Bajasz, Jan Brzechwa. E... Ciekawa historia. W ogóle tu akurat jest napisane o jego powodzeniu wśród kobiet. Natomiast ja pamiętam z biografii, którą napisał o nim pan Michał Urbanek, bardzo ciekawej brzechwy, że to powodzenie u kobiet ułatwiło brzechwie w przeżycie w Warszawie. No jako. Semita, no i taki dosyć jednak e, z urody lekko zdradzający, jednak to te, te powinien mieć kłopoty, a nie miał. No i to właśnie miało, ta, to powodzenie u kobiet mu e, pomagało, aczkolwiek to e, analiza historii pod, podpowiada, że równie dobrze często się nie, bohaterowie i podziemia, i też e, to powodzenie u kobiet było dwustronne, dlatego że e, te odrzucone, albo te, które się dowiadywały, że nie są jedynym w interesie, czasami, używały... O tym, o tym chętnie materiał mogę napisać, bo to rzeczywiście... Tam... Też jest, też jest ciekawa... I się... i en, bardzo chętnie... Janko, to... To jest tego, i po plus fałszowo statystyki. Mm. Dla połowy Polaków brakowało pracy i nikt o tym przed wojną nie wiedział. Historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Szanowni Państwo, teraz Tomek... Y... Panie Jarosławie, teraz będzie śmiertelnie poważnie Pani Jaryco po 17.30. Słuchałem dzisiaj Pana... Wczoraj, przepraszam, słuchałem Pana Ministra E... Śmiszka. Nie, pan co? Normalny, młody chłopak, bar bardzo miły. E... W odróżnieniu od tych waszych, od tych waszych e... że tak powiem, ludzi. Chłopak, który się uczył, widać, że on, on ma wiedzę prawniczą. Ale co mnie tutaj szokowało i to tyle czasu, że, że pan dokonał takich podziałów. Pan e... minister Śmiszek powiedział o tym, że on sam spotyka się. Z różnymi przejawami nienawiści i atakami właśnie na tle e, tej orientacji seksualnej, między innymi, tych, tu, tutaj wyszyznania ludzi LGBT. Czy rozumie pan, co pan zrobił? Pan całe życie, aż większość, większość, był no, członkiem tej. No od dyskryminowanej misji. Dyskryminowanej, niż... dyskryminowanej tych, 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 tych ludzi. I pan e, rozumie pan, co pan... Całe życie w ogóle, a tylko że... Poznać... Rozumie pan, co pan zrobił. Jeżeli teraz minister, e, który miło, że, że porusza się również po mieście komunikacją, że normalnie funkcjonuje, nie może w tym mieście normalnie funkcjonować. A co ten chłopak koło robi? Ja nie dlatego go bronię, że on jest ministrem, tylko co na chłopak komu robi? Dlaczego go atakować? Dlaczego tak się dzieje? To pan to spowodował. To pan to spowodował, um, karmiąc te swoje kmioty tym ochyctwem. Od tego jest tylko krok do antysemityzmu. Ale wy też już gdzieś tam zacieracie łapki. A oni też nie... to robili. Żeby antysemityzm dalej. Generalnie, dalej... generalnie to jest no. tak, że jeżeli ktoś nie ma. Ohydne Kaczyński to jest ochydny. za to będziesz odpowiadał, za to będziemy cię z Jankiem. Pokres, tak powiem, twoich, twoich dni ty będziemy przypominać. Będziemy się to przypominać za to, że między innymi tacy ludzie y, nie mają dlaczego ja nie, nie, ale... mają nie mieć spokoju, bo ty w imię swoich y, ale... Drobnych, ochydnych, partykularnych interesików e, wywołujesz takie rzeczy? Nie On... będzie, no mi wywoływał taki, taki nagrody. Bo wywołał to, kiedy kontrolowali telewizję. To było najgorsze, drodzy państwo, bo to, co się tam dzieje w Warszawie, to powiedzmy w dużych miastach. Skoro mi się rzeczywiście śmieszka zrobiło. I to jest. Komu nie winien jest, oni komu nic nie winny. Ale to jest, ale nie, no, drodzy państwo, naprawdę w te, na, na prowincji przez takie rzeczy, wiesz, w, no. w, przez, to, przez to, właśnie, co oni robili w zarządów Jacka Kurskiego. Naprawdę ohyda. Szanowni oh, Państwo, do zobaczenia.